Jeżeli chodzi o, o takie podejście do, z jednej strony, teologii tego, co, co się dzieje, to jedna rzecz, myślę, jest warta wytłumaczenia. Jeżeli mówimy, że został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Maryi, to trzeba dobrze rozumieć, co to znaczy poczęty z Ducha Świętego. Mhm. Bo to jest taka rzecz, która chyba jest bardzo rzadko poruszana. Nie wiem, czy się spotkałeś kiedyś z jakimś komentarzem do tego, że, został, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Jak to rozumieć? Że bez udziału mężczyzny. No dobrze, bez udziału mężczyzny, ale czy w sposób biologiczny, czy w jakiś inny? No ktoś by mógł odpowiedzieć, czy to ma znaczenie. No właśnie ma znaczenie, bardzo wielkie ma znaczenie, bo przed narodzeniem Chrystusa, przed całym tym wydarzeniem poczęcia z Ducha Świętego i zrodzenia z Maryi Dziewicy, było bardzo wiele mitów, które mówiły o czymś takim, czyli mówiły o... Kobiecie, która jest dziewicą i symbolizuje taką totalną wyjątkowość w świecie, i o Bogu, który jest przyczyną poczęcia w niej. Mhm. I wtedy ten, który się rodzi, jest, powiedzielibyśmy, półbogiem. Tak. Czyli ma ojca Boga i matkę, matkę człowieka. człowieka. Natomiast kiedy mówimy o tym, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Maryi, nie mówimy, że jest półbogiem i półczłowiekiem. Mm -hmm. Mówimy, że jest pełen Bóg i pełen człowiek. I teraz y, zwrócił na to uwagę bardzo mocno Ratzinger, żeby uwolnić się, bo w kościele to jest nawet nie do końca wytłumaczone i nie zawsze jest komentowane. Że to poczęcie z Ducha Świętego jest no, nie na poziomie biologii. To nie jest tak, że Duch Święty zapłodnił Maryję. Mm. To jest na takiej zasadzie, że y, to jest na poziomie ontologicznym, czyli na poziomie istnienia, na poziomie bytu, i to nie jest zapłodnienie, tylko stworzenie na nowo. I to mnie bardzo uderzyło, że my w ogóle o takim czymś nie myślimy w tej kategorii, kiedy komentujemy, kiedy wyznajemy wiarę w poczęcie Jezusa, że Bóg stwarza na nowo. Jezus jest nowym Adamem. Na nowo stwarza, jak gdyby człowieka. To jest niesamowita prawda. A zarazem w wielu komentarzach jest tak, że on jest stworzony na nowo, ale narodzony. Tak. To... Według ciała, nie? Według ciała. To bo... nie jest takie identyczne stworzenie, jak tam w raju. Dokładnie. To nie jest kopia, to żeby było jasne. Tak. To nie, nie chodzi o to, że kopia, tylko że znowu jest akt stwórczy Pana Boga. Tutaj mhm. nie ma poczęcia biologicznego. Nie ma w ogóle o tym mowy. Mhm. Jest odwieczny Syn Boży, który staje się człowiekiem przez to, że jest nowe stworzenie. Zupełnie inne rozumienie. Ciekawe. I, i skoro są głosy, które podważają właśnie takie poczęcie z Ducha Świętego... A potem te same głosy mówią, że jest możliwe zmartwychwstanie. No to skoro jest możliwe zmartwychwstanie, to czemu odmawiają możliwości poczęcia z ducha świętego? Nie wiem, to i to jest tajemnicą wiary, przed którą my skłaniamy głowę, i tam jest tak ciekawie wytłumaczone, że Pan Bóg do tego, jak gdyby człowieka przygotował, żeby umiał przyjąć taką prawdę, że to nie jest tak, że nagle dokonał czegoś tak niesłychanego i tak nieogarniętego ludzkim umysłem, że człowiek nie jest w stanie tego w żaden sposób zrozumieć. Nie. Pan Bóg przez całą historię zbawienia pokazywał sytuację kobiet, które nie mogły począć dziecka, a po jego interwencji rodziło się dziecko, które miało wielkie znaczenie dla historii Izraela. Mhm. Ostatnim takim poczętym dzieckiem jest Jan Chrzciciel i tak, Elżbieta, no jej syn. Gdzie też jest taka sytuacja, gdzie kobieta nie może mieć dziecka, a dzięki interwencji Panu Bo Pana Boga faktycznie dziecko jest poczęte. Zwieńczeniem tego działania Pana Boga jest Maryja, gdzie już nie tylko powoduje to, że ona rodzi dziecko, ale że to dziecko, które rodzi, jest stworzeniem na nowo, w którym podstawą tego stworzenia jest sam Pan Bóg. Mhm. I tam jest tak wprost powiedziane, że poczęcie Jezusa jest stworzeniem na nowo, a nie spłodzeniem przez Boga. Fajne, no. A nie z przez Boga. Mało kto to mówi. To ja się w ogóle pierwszy raz spotkałem, naprawdę. Ja nie kojarzę w ogóle czegoś takiego. To a propos tego, podoba mi się cytat, który jest w katechizmie, jak już mówimy o tych, o tych mechanizmach, które mówi ten cytat mówi Augustyn. Maria jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą niż przez to, że poczęła Go Cieleśnie. Tak. Jak już się tu poruszałem na tym gruncie wiary i wielkiego cudu, który Pan Bóg dokonuje. I, I tu bym chciał do tego nawiązać, bo to jest też kolejna rzecz, którą odkryłem gdzieś szukając jakiegoś komentarza do, do tej prawdy wiary, że my najczęściej próbujemy znaleźć miejsce dla tego wydarzenia w teologii. Czyli albo szukamy Mariologii, czyli teologii o Maryi, albo szukamy Chrystologii, czyli teologii o Chrystusie. I teraz można powiedzieć z jednej strony mamy taką wizję, kim jest Maryja, jakie ma znaczenie dla naszej wiary i tak dalej. Z drugiej strony, mamy taki sposób patrzenia, że chodzi w tym wszystkim tak naprawdę o Chrystusa, więc to jest chrystologia. A ja bym chciał powiedzieć, że trzeba szukać pneumatologii. Też nie, właśnie nie pneumatologii. To jest ciekawe, że ta prawda wiary przynależy do teologii łaski. I to jest to, co powiedział Augustyn. Że Maryja więcej otrzymuje przez to, że uwierzyła, że pocznie się w niej Chrystus. Teologia łaski to jest teologia przyjmowania daru od Pana Boga. I całe wydarzenie poczęcia z Ducha Świętego i zrodzenia z Maryi, czyli tak naprawdę ta jej zgoda na to, żeby wejść w historię zbawienia, jest teologią łaski. To jest po to, żeby pokazać człowiekowi, że zbawienie po pierwsze pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga. I po drugie, że jest darem, który człowiek może tylko i wyłącznie przyjąć. No, Nic więcej. Mogę się bronić, bo pneumatologia to nauka o, o duchu, duchu świętym, świętym. Ale bez ducha świętego nikt nie może powiedzieć, Panem jest Jezus, więc bez ducha świętego nie przyjmiesz żadnej łaski. Ale to już jest wyznanie wiary. Natomiast y, samo to, jak działa łaska, no nie? Bo teologia łaski to jest to, w jaki sposób y, objawia się łaska Boża w świecie i w jaki sposób człowiek przyjmuje tę łaskę. To wiadomo, że no, i chrystologia jest potrzebna, i pneumatologia tak, 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 jest tak. potrzebna, i, i tak dalej, ale to mnie zaciekawiło, że, że my też na to tak nie patrzymy, że to jest dużo prostsze niż by się mogło wydawać, że my możemy tutaj próbować wytłumaczyć y, jakieś szczegóły poczęcia z Ducha Świętego, możemy tłumaczyć bardzo wiele prawd o Maryi, a tak naprawdę całe wydarzenie ma na celu pokazanie człowiekowi, że Bóg wchodzi w historię człowieka po to, żeby go zbawić i tylko on to może zrobić. Robi to w taki sposób, żeby pokazać, że zbawienie to jest coś, co człowiek może przyjąć i że to jest jedyny sposób na to, żeby to zbawienie weszło w historię życia człowieka. Ta współpraca z łaską. Tak. I to mi się podoba, to tak mam okazję być na wielu mszach, które się blisko odprawia i on jak ma wstęp do Eucharystii, zanim zaprosi do tego wspólnego aktu pokutnego, to dość często używa takiego zwrotu, abyśmy mogli dostąpić tej łaski, abyśmy z tych łask mogli skorzystać. Tak. Wiem, że ksiądz biskup często używa tego słowa, wprowadzając w Eucharystię. Dokładnie. O łaskawości, o przyjmowaniu łaski. To jest właśnie to i to jest naprawdę piękne. Jeszcze nam jest pięknie powiedziane, że Maryja staje się symbolem tęsknoty całego rodzaju ludzkiego za zbawieniem. Że ona przez tą całą historię z poczęciem Ducha Świętego, ze zrodzeniem Jezusa staje się symbolem każdego człowieka, który tęskni za Bogiem, który zbawia. I to jest jak gdyby połączenie stworzenia z takim całkowitym odkupieniem i zbawieniem. No i nie nadarmo wspominaliśmy, że Maria jest figurą Kościoła, nie jakiś takim symbolem. Dokładnie, kościołem. bo Kościół jest tym, który daje łaskę.